Pozwólmy trawnikom zakwitnąć. To ważne przesłanie Stowarzyszenia Ekoinicjatywa na maj, w tym czasie, kiedy najczęściej sięgamy po kosiarki, a wraz z trawą kosimy mnóstwo bardzo potrzebnych przyrodzie, ale także i ludziom ziół, kwiatów. Cóż takiego w maju cennego zobaczymy na naszych ekstensywnych trawnikach, bo oczywiście taki trawnik bardzo intensywnie i często koszony, do tego w czasie suszy musi być podlewany, taki trawnik nie będzie cieszył nas różnymi ziołami, różnymi kwiatami. Cóż takiego na ekstensywnym trawniku? Nie zapominajki, wiosnówka, tobołki polne, bluszczyk kurdybanek, który tak jest pieczołowicie plewiony z ogródków, ze skalniaków, a kiedy pozwolimy mu zakwitnąć, też pięknym fioletowym kobiercem kwiatów się odwdzięcza. Jasnota biała, jasnota różowa, no i mniszki, które wraz z kwitnącymi jabłoniami, o właśnie tutaj moja łatka przyszła, żeby też wystąpić chyba przed kamerą. I te mniszki, które jedni z nas zbierają po to, żeby taki mniszkowy nektar, miód zrobić, a inni z kolei pieczołowicie wyrywają ze swoich trawników. My proponujemy Państwu odnalezienie piękna w kwitnącym trawniku. Dlatego pozwólmy trawnikom zakwitnąć, a aby trawnikom pozwolić zakwitnąć, to oczywiście nie kosimy ich tak często. Na pewno nie powinniśmy kosić trawników w optimum kwitnienia. A jeśli zaczynamy koszenie, warto pozostawić wyspy kwietne. Po prostu tam, to jest bardzo prosta sprawa, tam gdzie dostrzegamy nagromadzenie kwitnących ziół, po prostu nie wjeżdżamy tam kosiarką, zostawiamy taką kwitnącą wyspę. Te rozwiązania są bardzo proste, a bardzo potrzebne przyrodzie, zapylaczom. Ja siedzę akurat teraz w sadzie i dodatkowo słyszę to bzyczenie pracowitych owadów, ale też na trawniku możecie Państwo to zaobserwować. Ekstensywne prowadzenie trawnika jest także bardzo ważne w kontekście suszy. Deklaracje, jakie padają ze strony różnych miast polskich o zaprzestaniu koszenia z powodu suszy, bardzo cieszy, bo to świadczy o dużej zmianie świadomości, ale także tą potrzebą wymuszającą rzadsze koszenie jest susza. I tu warto dodać, że to nie jest tak, że możemy całkowicie zaprzestać koszenia trawnika, bo kiedy zaprzestaniemy kosić, po prostu sukcesja spowoduje, że wyrosną nam różne rośliny, a w końcu las, bo właściwie każda trawnik, skalniak, ogródek, wszędzie w naszej szerokości geograficznej to potencjalne siedlisko jakiegoś lasu. Więc jasne, to jest pewne uproszczenie z tym niekoszeniem trawników. Trawniki należy skosić, natomiast warto to robić dużo rzadziej i w mądry sposób przemyśleć czas koszenia. Nie kosimy w optimum kwitnienia, a kiedy widzimy piękne skupiska kwitnących roślin, po prostu zostawiamy je w formie kwietnych wysp, tak żeby trawnik też cieszył tą różnorodnością barw. Zachęcam Państwa do takiego podejścia. To jest ważne dla zapylaczy, dla owadów, ale także bardzo istotne w kontekście suszy. O tym musimy pamiętać, zarządzając naszym trawnikiem.